Hej, cześć, witajcie, jestem Sprinter, a to jest kolejny film na moim kanale. Tym filmem będzie poradnik, jak szybko pokonać Eye of Cthulhu na Expert Mode. Z materiałów, jakie potrzebujemy, są to około 10 sztabek Lidlu Pyrona i 10 drewna, z których robimy tory. Opcjonalnie jakieś pochodnie, żeby oświetlić sobie tory. Musisz pamiętać, aby na końcach torów uderzyć młotkiem parę razy, aby powstała taka ściana, która odbija wagonik. Jeśli już zrobiłeś arenę, wystarczy, że znajdziesz broń. Najlepszą bronią, jaką możesz znaleźć na tym etapie gry, jest Snowball Cannon, który znajdziesz w podziemnej tundrze. Jeśli nie masz armatki, wystarczy łuk. Jeszcze powiem, że nie warto rzucać shurikenami i nożami, bo mają mały zasięg. Przed walką zbierz jeszcze jakieś potki na 50 HP. Jeśli już masz przebywaczkę do bossa, ustaw się na torach i przywołaj bossa. Gdy pojawi się na ekranie, strzelaj w niego i jedź w przeciwną stronę. Gdy już będziesz przy końcu, a Eye of Cthulhu będzie na górze, rozpędź się w barierę. Wtedy się odbijesz i znowu boss będzie cię gonił. Dodam jeszcze, że czym dłuższy tor, tym lepiej. To tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Jeśli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Jeśli nie, napisz komentarz, co mam poprawić. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!